Dzień dobry, witamy Państwa w firmie Ramzes. Na prezentacji ona się będzie składała z dwóch części. Poświęcona jest ostatnim zmianom, które się pojawiły w aplikacji Ramzes. Kolega Marek Reszko przedstawi sposób korzystania z mailingu. W następnym bloku pokażę, jak w książce przychodów i rozchodów zdefiniować nowy rejestr i jak z niego korzystać w związku z obsługą samochodów i odliczaniem połowy VAT-u. I to samo pokażę również dla ksiąg handlowych. I po tych informacjach będziemy z Państwem na czacie i będziemy odpowiadać na ewentualne zadawane pytania, jeżeli coś będzie wymagało uściśleń. Ja przekazuję w tej chwili. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek chciałem Państwu zaprezentować nowości w aplikacji Ramzes, nowość w aplikacji Ramzes związaną z grupową wysyłką maili. Wszystkie operacje związane z wysyłką grupową maili wykonujemy z poziomu administratora. Są dwie rzeczy, które trzeba zdefiniować. To jest z poziomu administratora, z maili administratora w użytkownikach. Trzeba skonfigurować serwer poczty wysyłkowej, czyli SMTP. Należy u swojego providera pobrać dane związane z nazwą serwera, numer portu, adres i nazwa konta, również hasło. Wpisujemy te wartości tutaj w administratorze. Dla każdego użytkownika, operatora aplikacji Ramzes będą to można skonfigurować inne wartości tego serwera. Zapisujemy. Drugą rzeczą, którą trzeba skonfigurować, jest wprowadzenie adresów mailowych dla kontrahentów. Każdy kontrahent w swoich parametrach ma również okienko, gdzie możemy wpisać adres mailowy. Na ten adres po zdefiniowaniu takiej grupy mailingu, po wydaniu ten adres będzie wysyłana poczta mailowa. Zapisujemy, przechodzimy do z menu narzędzia, wybieramy centrum mailingu. Tutaj pokazuje się nam okienko związane z tymi mailami, które wysłaliśmy, które zamierzamy wysłać. Wysłane maile definiują się tym, że pokazują się w kolumnie data, pokazuje się data wysłania danej grupy maili. Zdefiniujemy sobie teraz nową grupę wysyłkową. Wybieramy kontrahentów. Można oczywiście wybrać sobie dowolną listę. Maile zostały, adresy mailowe zostały dodane do formatki. Wpisujemy temat. I możemy czystym tekstem wpisać treść wiadomości, ale również możemy z edytora wiadomości sformatować tą treść jako HTML, czyli tutaj mamy bogatszy zasób wizualizacji danej treści. Tutaj pozwoliłem sobie taki szablon skopiować, przygotowany uprzednio. Wklejamy.
dołączamy grafiki. Odpowiednio poprawiamy. Dodajemy drugą grafikę, związaną ze stopką. I tak przygotowaną treść wiadomości zapisujemy. Ten mail zostanie wysłany, tutaj akurat wybrałem do trzech kontrahentów. Możemy daną grupę tak skonfigurowaną mail zapisać do późniejszej druki. Służy tego klawisz zapisz, możemy wysłać natychmiast. Jest opcja również do tego, aby dany mail również do nas, na naszą skrzynkę trafił i może wyślemy w tej chwili. W zależności od Państwa providera, czy od prędkości tego serwera SMTP, tutaj to ta wysyłka przebiegła w miarę szybko, w zależności od ilości wpisywanych tutaj adresów mailowych, taki będzie czas tej wysyłki. Klikamy OK. Pokazało się nam, że została wysłana ta prezentacja do naszych kontrahentów. Tutaj również jest możliwość jeszcze kopiowania, czyli na przykład dzisiaj wysyłamy mailing, taki sam chcemy wysłać za tydzień. Klikamy kopiuj, dwa razy się kliknęło i dany mailing można wysłać drugi raz. Wyślij. Został wysłany. To takie krótkie podsumowanie tej nowości związanej właśnie z tą grupą mailingową. Chciałem Państwu podziękować za wysłuchanie mojej prezentacji. Przekazuję głos koledze, który przedstawi Państwu nowości związane z książką przychodów i rozchodów. Dziękuję bardzo. Witam ponownie. Zaczniemy od książki przychodów i rozchodów. Od 1 kwietnia weszła w życie regulacja, która powoduje trochę inne zasady odliczania VAT-u w programie, jeżeli samochód należy do firmy. We wcześniejszych wersjach została już dołożona informacja VAT-27. Żeby z tego korzystać, oczywiście należy w kartotece pojazdów do ewidencji pojazdów dodać nasze pojazdy, które mamy, czyli tutaj trochę pól nowych doszło, w tej chwili numer rejestracyjny, kiedy, jaki jest rok produkcji, jak się nazywa. To, co było, to oczywiście kategoria pojemności, ewentualnie w ramach kilometrówki. Mając pojazd, możemy przygotować informację, zgłoszenie rejestracyjne VAT-26. Tutaj możemy dodać, jaki jest cel złożenia, złożenie takiego VAT-26. Tam jest 7 dni od pierwszej czynności. Dodajemy wtedy nasz pojazd. Data pierwszego wydatku powinienem wprowadzić, a nie wprowadziłem, więc wrócimy się. 7 dni to 22 maja może być. I dzięki temu możemy wydrukować VAT-26. Dla tych z Państwa, którzy nie widzieli jeszcze tych zmian związanych z wydrukami, to tutaj przy okazji możemy pokazać, że mamy nie tylko możliwość drukowania, ale mamy już możliwość wskazania innej drukarki i co chyba jest najsilniejszym narzędziem, możemy wysyłać te nasze wydruki do innych formatów, na przykład do PDF-a, do Worda czy XML-a. Po wydrukowaniu pierwszej strony
drugą stronę, to tutaj jest trochę zorientowana ta. Ten dróg jest zorientowany tak, że jedna strona jest poziomo, druga pionowa i tu mamy ten nasz samochód, który zgłaszamy, że będzie używany wyłącznie do celów działalności gospodarczej. To, co jeszcze możemy tu skorzystać tutaj, to jest lista. W ramach listy możemy wydrukować listę pojazdów, które zgłosiliśmy w ramach VAT-u 26. I drugi wydruk, który mamy, to jest ewidencja, czyli jeżeli jeździmy takim pojazdem, możemy sobie wydrukować tego typu druki. Te druki przechowujemy w samochodzie, jak jedziemy, to każdy wyjazd musi być opisany, czyli musi być prowadzona taka kilometrówka, trochę inna niż wcześniej dla samochodów wykorzystywanych, samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych. Tutaj wspomnianie tego na ekranie za bardzo nie ma sensu, bo i tak trzeba tutaj każdy przejazd spisywać i się podpisywać, więc no, stąd takie rozwiązanie. Druga część z tych zmian to są samochody, które są służbowe, są środkiem trwałym firmy, natomiast nie deklarujemy, że on jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, w związku z tym mamy uprawnienie tylko do odliczania połowy VAT-u. Żeby z tego skorzystać, należy w rejestrach VAT dołożyć nowy rejestr. Ja tutaj dołożyłem taki rejestr już wcześniej, samochód. W tym rejestrze, byśmy go zakładali na nowo, to będzie to rejestr zakupu, bo tutaj mamy do czynienia głównie z VAT-em naliczonym, czyli nie odliczamy całości VAT-u. Rejestr musi być aktywny, będzie typowe krajowe nabycie najczęściej. Kategoria przy rejestrze VAT, czyli zakup jest związany na przykład ze sprzedażą opodatkowaną, no chyba że ktoś ma zwolnioną czy mieszaną, oczywiście też może to pozaznaczać. Natomiast najważniejsza zmiana to jest, tutaj ona była zapowiadana we wcześniejszej wersji, w tej chwili jest już obsłużona. Czyli zamiast 100% odliczamy tylko 50% VAT-u. I od wersji 0.7 dołożona jest również obsługa, co robić z tym nieodliczonym VAT-em. Co prawda tutaj są jeszcze zdania podzielone, nikt jednoznacznie się nie wypowiedział, że ten VAT możemy odliczać, no bo de facto tutaj mówimy, że VAT nieodliczony jest kosztem, a tutaj odliczamy VAT, co prawda nie cały, ale odliczamy. Więc czy to nie może to być przypadek taki jak ze składką zdrowotną. W każdym razie tutaj zostawiamy do Państwa decyzji, czy odliczamy, czy nie. Jeżeli tutaj to włączymy, to jeżeli już są dokumenty w tym rejestrze, nie będzie powrotu do przywrócenia 100% czy odznaczenia tych zmian. Jeżeli mamy taki rejestr, to kolejnym etapem jest korzystanie z tego rejestru, czyli wchodzimy w ewidencję i dodajemy dokument. Ja mam pustą bazę, żeby Państwo widzieli, że ten jeden dokument skutkuje takim, a nie innym zachowaniu, żeby tutaj żeby było wszystko widoczne. Czyli wybieramy dokument typu zakup, wybieramy kontrahenta, wpisujemy jakiś numer. Wpisujemy kwotę. Ja wpiszę taką kwotę okrągło, żebyśmy wszyscy widzieli, ile tego ma być. Możemy wybrać jakiś opis, jeżeli nie ma w słowniku. I co ważne, jako rejestr VAT wybieramy ten nasz nowo dodany rejestr. Tu jak widzimy, kwota brutto jest 1230, wartość w księdze jest tu zaznaczona, że ma się pokazywać i tu już jest nie tylko wartość netto, ale ten nieodliczony VAT został tu doliczony do księgi. Gdybyśmy księgę drukowali, no to zobaczymy tutaj, może trochę powiększę, żeby było lepiej widać, zobaczymy już wartość netto w księdze powiększoną od nieodliczony VAT.
To skutkuje, ten nieodliczony VAT, który jest w księdze, oczywiście deklaracją PIT i na tej deklaracji w wypadku za maj, na sekcji K, gdzie mamy z działalności, w kosztach pojawia się ta pełna kwota, która jest w książce wprowadzona. Natomiast od strony rejestru VAT, w tym nowym rejestrze VAT, zobaczymy ten dokument. I podglądając go, no to jest, który ja wybrałem. Coś tu za dużo mi tu wyszło tych dokumentów. Ten dokument. Jest jakiś z innej parafii. To jest ten dokument, który teraz wybrałem, ZAT sam 1 przez 14. Wpisałem tam 1000, natomiast tutaj widzimy 500, dlatego że to ustawienie 50% powoduje, że do rejestru idzie 50%. Gdybyśmy drukowali ten rejestr, to zobaczymy tutaj 500 i 115, czyli połowę VAT-u jako coś, co odliczamy. Natomiast poprawiając ten dokument, podglądając go w zasadzie, bo nie możemy poprawiać, bo on nie był wprowadzony w rejestrze, tylko w książce, zobaczymy to, co było wpisane. Tu widać, że to jest dokument wprowadzony w książce, bo jest wypełnione pole kolumna. Więc taka kwota, jaka jest wpisana w książce, taka jest widoczna na podglądzie, natomiast na rejestrze widzimy tą kwotę, która jest połową tego, co wprowadzono do książki. I na deklaracji VAT-7 za maj zobaczymy sumę. Tam był jeden dokument inaczej wprowadzony i mamy te dwa dokumenty. Ten drugi dokument na 1000, który tutaj nam się pojawił, on wynika z tego, że ja próbowałem wprowadzać fakturę związaną z wynajmem samochodu i tam jeszcze zostało coś. To było od strony książki przychodów i rozchodów, czyli dodajemy rejestr, korzystamy z rejestru, w książce wpisujemy pełną wartość, do rejestru idzie połowa, do deklaracji idzie połowa VAT-u. VAT nieodliczony jest kosztem, więc jeżeli jest zaznaczone na rejestrze, w książce przychodów, ten koszt będzie o tyle powiększony. Wracamy do programu Ramzes Administrator. Teraz uruchomię program Księgi Handlowe. W księgach handlowych sytuacja jest podobna, z tym, że tutaj tak automatycznie sobie nie możemy zwiększać, ponieważ tu mamy do czynienia z kontami księgowymi. W związku z tym dodajemy rejestr samochodów na podobnej zasadzie. Tu zaznaczamy, że 50%. Tu ten nieodliczony VAT jest kosztem, nie ma sensu, dlatego to jest w ogóle nieobsłużone. Można ręcznie, ja sugeruję wzory księgowania. We wzorze księgowania, jeżeli go nowy dodamy, to robimy taki wzór. Wartość netto, czyli na 400 idzie wartość netto. Na stronę kredytową wprowadzamy wartość brutto, czyli tyle, ile kontrahenta. Tutaj, gdzie jakby było klasyczny wzór na zwykłą fakturę, to wybieramy konto VAT-u naliczonego i wybieralibyśmy rejestr samochody, zakupy pozostałe na przykład. W tym wypadku, ponieważ jest to wzór przeznaczony do rejestracji wydatków związanych z samochodami, gdzie VAT tu 50% odliczamy, stąd wybieramy tu już odpowiedni rejestr. No i żeby nam się to zamknęło, bo jeżeli tu będzie 1000, tu będzie 1230, no to tu będzie 115, więc drugie 115 musi iść na konto. Tam, gdzie VAT nieodliczony chcemy, żeby był też zaksięgowany. I tu zaznaczamy wartość VAT. Taki wzór przypisujemy, że on może być użyty z dokumentami typu faktura zakupu, czy korekta faktury zakupu.
I mając taki wzór, możemy księgować. Ja tu już mam przygotowane dzienniki, jest skonfigurowany program, żeby można było szybko z tych wzorów korzystać i z dzienniku, więc tu od razu mam właściwy typ dokumentu. Wprowadzamy numer dokumentu, wybieramy kontrahenta, od którego kupujemy, zapisujemy na Google dokumentu i tutaj możemy wykorzystać wzory, czy skrót klawiszowy Alt-W, wpisuję wartość 1000, VAT-u jest tutaj 230, zapisuję, wychodzę. Czyli wartość netto jest 1000, brutto jest 1230, na rejestr VAT, czyli na konto związane z rejestrem VAT weszło połowa, czyli już widać, że weszło 500 zł, czyli połowa wartości netto i połowa VAT-u, tyle pójdzie do rejestru. Natomiast pozostały VAT, ten nieodliczany, bo on nie pójdzie do rejestru, dajemy na konto, które określimy we wzorze. I kwestia, czy ten VAT jest odliczany, czy jest kosztem podatkowym, czy nie, to nie jest kwestia tutaj ustawień rejestru, tylko jest kwestia, czy na deklaracji PIT czy CIT to konto, w tym wypadku 402, będzie na liście kont podatkowych, czy nie. Jeżeli zapiszę taki dokument, to w efekcie mamy w ewidencji VAT w rejestrze tym samochody. Mamy połowę wartości, czyli połowa podstawy i połowa VAT-u, czyli 115 w tym wypadku. Jeżeli pójdziemy do deklaracji VAT-7, to tam, gdzie jest VAT naliczony, również mamy tą połowę, czyli to, co na rejestrze. Natomiast w kartotece pracowników udziałowców mamy określone, że będziemy się rozliczać PIT-em, mamy, że od maja jest 100% udziału w firmie. Idąc do deklaracji podatkowej PIT czy CIT, to się pojawia tutaj i żeby się tutaj coś pojawiło, to na razie są zera, dlatego że tutaj konta, które tutaj są, nie są wybrane. Więc możemy tutaj wybrać konta. Piszemy konta, to też nie ma. Coś, przepraszam, coś nie udaje mi na tej wersji, nie zadziałało. Nie, tutaj coś chyba w tej wersji, bo pracujemy trochę na wersji testowej i jeszcze ten PIT nie jest dopracowany. Na deklaracji VAT powinniśmy mieć tą kwotę. Jest tutaj połowa VAT-u i połowa podstawy na VAT-ie naliczonym. Zobaczmy, czy tutaj się coś posunęło. O, na deklaracji CIT mamy tutaj te konta kosztowe i mamy tą kwotę, i mamy tą kwotę CZT-ów powiększoną o to konto 402, czyli to 115 również. Możemy sobie podejrzeć również to na wydruku deklaracji. Dobrze, z mojej strony to też tyle o tych nowościach związanych z rejestrem na potrzeby odliczania VAT-u związanego z wydatkami na samochód.
Teraz popatrzymy, czy jeżeli są na czacie pytania, to... Znaczy, mam nadzieję, że mimo wszystko jednak było słychać, bo ja tutaj jest... jedni nie słyszą, drudzy mówią, że za blisko jest mikrofon. Czy kwota netto w ewidencji, w deklaracji winna być 1000, a nie 500? Jak wprowadzamy dokument, to wprowadzamy dokument taki, jaki mamy. Czyli jeżeli na fakturze mamy 1000, to wprowadzamy 1000. I to pokazujemy to, co żeśmy wprowadzili. Natomiast później jakby interpretacja tego, co żeśmy wprowadzili i gdzie żeśmy wprowadzili. Wprowadziliśmy do książki i wskazaliśmy rejestr VAT. W związku z tym, że wskazaliśmy rejestr VAT, gdzie na definicji tego rejestru jest napisane, że 50% odliczamy, stąd jeżeli drukujemy rejestr i podglądamy jakby na ekranie ten rejestr, to widzimy 500. Natomiast jak wejdziemy w żeby zobaczyć, co żeśmy wprowadzili, to wtedy widzimy 1000. Jeżeli by do tego rejestru ktoś wpisał fakturę, to to już nie będzie dzielone na pół, tylko tyle, ile będzie wpisane do rejestru i tylko do rejestru, tyle będzie widoczne. Czy można znaleźć na stronie wzór księgowy, na który... No można powiedzieć, że tak, ponieważ ta prezentacja, która tutaj jest nagrywana, więc ona na pewno będzie na stronie możliwie szybko udostępniona, więc na spokojnie mogą Państwo obejrzeć. Ja może jeszcze raz go na spokojnie pokażę, żeby było... Czyli dodajemy nowy wzór. Ja mogę dodać jeszcze raz taki wzór. I teraz w tym wzorze, jeżeli wprowadzamy jakiś zakup na koncie 400, tu procent 100 i wartość netto. I to zapisujemy. Z drugiej strony 202 to zakupy. I tutaj nie zaznaczamy wartości netto, ponieważ to będzie wartość brutto. Dodajemy nową linię, mamy nową linię we wzorze, stojąc na odpowiedniej stronie, w tym wypadku na stronie debetowej. Wprowadzamy konto 226, jak ktoś nie jest pewny, może zawsze skasować numer konta i wybrać je w sposób czytelny z listy. Ponieważ jest to konto VAT, nie pyta nas tu o wartości VAT, natomiast pozwala nam wskazać, do jakiego rejestru przy wykorzystaniu tego wzoru będzie wpisana taka faktura. No my najczęściej wzory na typowe zakupy już mamy, teraz robimy wzór na samochody. Dodajemy te samochody, zapisujemy i tu będziemy mieć połowę, bo w definicji rejestru było 50%, w związku z tym dodajemy kolejną linię trzecią i tutaj wybieramy znowu konto, na przykład 402, czy jakie Państwo uważają, że to powinno być zaksięgowane. I to również zapisujemy. Teraz, żeby wzór użyć, należy go powiązać z dokumentami, na których on może być użyty. No, nie ma sensu rejestrować na fakturze sprzedaży operacji zakupu. W związku z tym zaznaczamy tylko faktury zakupu i jej korekty. Chyba, że mają Państwo jakieś inne dokumenty zakupowe, to też można zaznaczyć i wybieramy. I tak przygotowany wzór zapisujemy. I teraz, jeżeli idziemy do dziennika i dodamy kolejny dokument, to możemy z tego wzoru skorzystać. Jeżeli mamy więcej wzorów, można wybrać ten wzór, który nas interesuje. To jest ten nasz nowy wzór. Jeżeli tu wpiszę 3000, no to tutaj mamy błąd, ponieważ nie zaznaczyłem we wzorze prawidłowo. Czyli tu powinno być 345. Mogę ten dokument zapisać.
to, czego nie zrobiłem we wzorze, czyli kartoteki, wzory księgowania. Poprawiamy, nie poprawiamy wzór, tylko wybieramy wzór. I tutaj był mój błąd. Nie powinno być wartości netto, tylko wartość VAT tutaj powinna być zaznaczona. Oczywiście przywiązanie zostaje takie, jakie było. I teraz, jeżeli kolejny dokument dodam. Trzeci. Będzie trzeci. Wybieramy ten nasz nowy wzór. I w ten sposób uzyskujemy wartość netto, brutto i VAT na połowę. Jeden jako VAT naliczony, a drugi jako VAT nieodliczony. Wracamy do czata. Spróbujemy czytać dane. Znaczy nagranie prezentacji, czy możemy przesłać? Będzie udostępnione na stronie, więc każdy może sobie wejść na stronę i pobrać. Jeżeli ktoś chce mieć u siebie, to jest na YouTubie, więc można do przeglądarek jakieś wtyczki załączać, żeby sobie pobrać do siebie. Niestety nie mogłam oglądać na początku. Tak, to jest jeszcze raz to samo pytanie. Czy będzie sobie... Znaczy możemy traktować jako ten film jako instrukcję, ale na pewno też postaramy się Państwu. Proszę napisać maila, to podeślemy. No, pana Jerzego mówię, bo tutaj. Czy będzie jeszcze następna prezentacja tego typu, bo nie wiem. Jeżeli będzie odpowiednia ilość chętnych, to oczywiście powtórzymy takie spotkanie i jeszcze raz to pokażemy. Dlaczego zakładamy rejestr na 50%, a wprowadzamy w pierwotny rejestr samochód? Nie rozumiem. Dobrze. Pytanie pani Barbary, bym prosił o uściślenie, dlatego że no, nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Bo wprowadzamy. Znaczy, no idea jest tego taka, że mogliśmy do tej pory, mogliśmy też to obsłużyć, tylko musielibyśmy wprowadzić jedną część dokumentu, gdzie VAT by był odliczony w połowie, a drugą część dokumentu jako dokument, gdzie VAT był nieodliczony. Jeżeli ktoś z Państwa miał leasing, no to też do tej pory było to tak rejestrowane, że na przykład 60% było wprowadzane tylko do rejestru VAT i to było odliczane, a do książki była wprowadzana na przykład tylko wartość netto. W tej chwili, no dzięki temu, że to jest samochód, to nie musi być tylko samochód, bo i leasing też możemy obsłużyć, bo tam również 160% się zmieniło na 50%, więc to jest ten sam mechanizm. Znaczy pytanie do innych uczestników, czy odliczamy, czy nie. No tego to nawet od ministerstwa się chyba nie dowiemy na razie, ale miejmy nadzieję, że to się w miarę szybko wyjaśni. No widzę, że każdy chce mieć koszty. To będzie. Deklaracje netto powinno być 100%, a tylko VAT-u 50%. Znaczy tutaj no też, czy na pewno tak, bo jeśli chodzi o te nieuregulowane terminowo, to tam zrobiliśmy taki wskaźnik. Więc tutaj rozważymy, jeżeli tak faktycznie ma być, to dołożymy taki wskaźnik, żeby to tak pokazywać. Czy program poprawi dokumenty już prowadzone, a nie zaksięgowane zgodnie z powyższymi instrukcjami? To znaczy tak, jeżeli był rejestr prowadzony i tam było 50%, no to program
zacznie interpretować dokumenty z tym rejestrem tak, jak to było. Jeżeli ktoś wprowadził i dopisał jednym dokumentem, no to albo do innego rejestru musi zacząć wprowadzać ze znacznikiem, że wpadnie w koszty, albo usunąć ten dokument, czy tam wystornować, bo program to podmieni. No nie wiem, z tym 100% 50% netto to musimy wyjaśnić, bo tutaj nie wiem, nie miałem takich zgłoszeń wcześniej. Wybór rejestru, jeśli można. Wróci, nie rozumiem. Przy wprowadzaniu faktury, czyli rozumiem, że chodzi o KPR-kę, przyłączy się do KPR-ki. Znaczy tutaj było tak, że jeżeli dodajemy dokument typ na kolumnę typu zakup, to wybór rejestru tutaj następuje. A tu wprowadzamy tą wartość, która jest na fakturze. Nie mam jeszcze pustego. Znaczy tutaj, jeśli tam chodzi o ten N jako koszt, jako drugiej pozycji, to tutaj może być problem, bo ta faktura powinna być niejednorodna, więc stosowanie stawki NVAT to tutaj nie VAT trochę jest ryzykowne w tym momencie. Potrzeba rejestru SAM 50. Znaczy, no, jeżeli ktoś nie ma takiego samochodu albo chce to osobno rejestrować, no to może tak rejestrować. To wtedy nie potrzebuje rejestru samochód 50. Jeżeli wpisze do rejestru od razu połowę, czy to, co chce mieć w rejestrze, a do książki wpisze drugi dokument jako wartość netto, czyli to, co jest kosztem, no to można działać bez rejestru. Czyli pozostanie nam jeszcze do wyjaśnienia ewentualnie w tej deklaracji VAT. Tak jak tutaj mamy nie korygować podstawy netto, to przy tych samochodach czy ile ma być w netto.
To znaczy ja założyłem rejestr sam 50, bo ja rejestr samochodem miałem już założony, natomiast rejestr sam 50 założyłem jako drugi. No oczywiście nie trzeba mieć dwóch takich samych rejestrów w bazie. On był dodany, żeby Państwu pokazać, jak się dodaje taki rejestr. W momencie, jak ja już miałem rejestr dodany, no to nie można było pokazywać sposobu dodawania rejestru, bo tam wiele rzeczy jest już wtedy zablokowanych, czyli jeżeli wejdziemy w kartoteki rejestry VAT, no jeżeli wejdę w ten tutaj, to już nie mogę zmienić ani typu rejestru, no tutaj mogę zmienić sposób rozliczenia, ale nie wszystko jest jakby aktywne. Natomiast po to dokładałem rejestr SAM 50, że to był nowo dodawany rejestr i wtedy mogłem Państwu pokazać, w jaki sposób ten rejestr się dodaje i że można go w ten sposób tworzyć. Tutaj definicja rejestru samochód jest identyczna jak rejestru SAM 50, więc z którego bym nie korzystał, to będzie to samo. Tu ponieważ rejestru SAM 50 jeszcze nie użyłem, to jeszcze mogę go edytować. W momencie jakbym jakiś dokument na tym rejestrze już zarejestrował, to nie byłaby tutaj możliwa zmiana. Tak, to jest w tym przypadku, kiedy mamy ten rejestr samochód, z którego korzystałem. Tu już wtedy z 50 na 100 wrócić nie można. Dobrze, Pani Agnieszka napisała, że Urząd Skarbowy wymaga wartości 100 i 50, w związku z tym dorobimy taką opcję tradycyjnie, żeby można było się dostosować. Dobrze, kolejnych pytań na razie nie widzę, więc podziękujemy za dzisiejszą prezentację. Do widzenia. Proszę. A, jeszcze ktoś pisze? Zobaczymy. Nie. To co, kończymy?